Cofniemy się w czasie do mojej czwartej klasy podstawówki. Ogólnie to był chyba najgorszy moment w szkole, bo nagle nie jeden nauczyciel, tylko wielu. I tak samo z przedmiotami, bo nagle ich było po prostu więcej. Rozpoczęło się to tak, że przez pierwsze dwa tygodnie nie chodziłem do szkoły. I potem dopiero poszedłem cały zestresowany. Znalazłem jakoś swoją klasę. Usiadłem z kimś w ławce. Rozpoczęła się lekcja polskiego, potem jej koniec i jakieś tam kolejne lekcje. Tak do historii. Na histrze pisałem zeszycie od polskiego, bo myślałem, że to drugi Polak. Dowiedziałem się o tym, że to nie był Polski po dwóch